Partnerem tego odcinka jest Genesis. Zgarnij 20% rabatu na zakupy w ich sklepie z kodem CDAction20. Szczegóły w opisie. Słuchajcie, nagrywanie tego materiału to jest najdziwniejsze uczucie na świecie. Beyond Good and Evil to gra mojego dzieciństwa. Tylko nie w takim sensie, że jako małolat zagrywałem się w to dzieło dniami i nocami. Głównie to czytałem się w magazynach typu Komputer Świat Gry, że to wielka gra jest, niesamowita, z bajeczną oprawą graficzną i dźwiękową, że to łącząca wiele gatunków wyborna przygoda i z żalem wzruszyłem wtedy ramionami, bo mój komputer i tak nie był w stanie jej uciągnąć. A potem dostałem lepszego peceta i dorwałem pięknie przygotowane wydanie z Cybermychy. I jeszcze w polskiej wersji językowej. I z latarką agenta jako gadżetem, nie pytajcie. Grałem, zachwycałem się i jakoś tak, jak to dzieciak miwa w zwyczaju, rzuciłem zabawy po przejściu tak na oko 1/3 gry. Mówiłem już ostatnio tu na kanale, mały Krzyś ewidentnie był debilem. Tylko, czy aby na pewno? W sensie, losy... Słabo potoczyły się losy Beyond Good and Evil. Naprawdę słabo. Recenzenci przy premierze w 2003 roku się zachwycali, a gracze jakoś tak nie rzucili się do sklepów. Sprzedaż poniżej oczekiwań, szczególnie patrząc przez pryzmat wpakowanych w produkcję pieniędzy. Rok później grę można było dorwać nawet 80% taniej. Wow, co poszło nie tak? Oprócz zawirowań na rynku gier, samo Beyond Good and Evil ma szereg problemów. I nie że technicznych, związanych z oprawą, czy ogólnie jakościowych. Bo widzicie, Beyond Good and Evil trochę wyprzedzało swoje czasy. I aż nie wiem od czego zacząć, by opowiedzieć wam to jak najklarowniej. Może wyjdźmy od takiego zdania. Nie dziwi mnie, że gra po latach dostała edycję HD, a jeszcze później kolejne odświeżenie, to na 20-lecie, to, które w końcu po latach pierwszy raz ukończyłem. I nie że pyk, główny wątek fabularny, parę zadań pobocznych i Firehand. Nie, ja ją praktycznie wymaksowałem. I to do tego z gigantyczną przyjemnością. Na dodatek z mocą uderzyło mnie po wszystkim uczucie, że to taki Rayman 3 z alternatywnej linii czasowej. Rayman 3, który porzuca komedię i śmieszki i podejmuje ten oniryczny, baśniowy klimat Raymana 2. Taki, który zapamiętuje się na lata. Jak ktoś nie jest w temacie, Beyond Good and Evil to przygodowa gra akcji. I ciężko wsadzić ją w jakieś konkretne ramy. Krzyś z 2004 roku powiedziałby, że to platformowa zręcznościówka. Byłby w błędzie, bo więcej tutaj prinsowo-asasynowego skakania po gzymsach, półkach i dachach, niż po miejscówkach przygotowanych z myślą o typowych platformerach 3D. Oprócz skakania jest tu nieco walki, ewidentnie w kwestii mechanizmów tworzącej podwaliny pod bitki w prinsach i pierwszych asasynach. Jest zwykły atak, mocny atak i unik, z którego możemy wyprowadzić dodatkowe ciosy, a wrogowie atakują pojedynczo, wcześniej to sygnalizując i dając nam czas na reakcję. Jest też zakrojona na szerszą skalę eksploracja. Planetę Hilles zwiedzamy głównie pieszo i za pomocą poduszkowca, który z biegiem postępów w grze możemy zresztą ulepszać. Będziemy mogli na przykład skakać lub ostrzeliwać wrogów ze specjalnego działka. Nie jesteśmy też sami. Prawie zawsze towarzyszy nam wuj świnia Page lub żołnierz 2H. Beyond Good and Evil to też skradanka. Nie spodziewajcie się złożoności Metal Gearów lub Splinter Cellów. Jednak propozycja podania, że tak to ujmę, jest i tak sycąca, bo mamy i robienie fotek z ukrycia, wykańczanie celów, turlanie się od odsłony do odsłony, czy odwracanie uwagi bronią dystansową. Oprócz tego jest też mnóstwo zadań pobocznych w postaci wyścigów, robienia zdjęć napotkanym gatunkom zwierząt, czy zagadek środowiskowych, które tylko czekają na rozwiązanie. No, powariowali ci Francuzi. W zasadzie to trochę taka europejska Zelda. Tyle, że nie Breath of the Wild, bardziej Skyward Sword, trochę Metroidvania, bo na mnóstwie kuszących rzeczy napotkanych na początku położymy łapki dopiero po paru godzinach zabawy, a trochę klasyczny Rayman 2, bo tempo rozgrywki i sposób jej prowadzenia bardzo przypominają to dzieło. Wybitne wciąż moim zdaniem. To totalny miks gatunkowy i wcale się nie dziwię, że w 2003 czy 2004 roku mógł się nie przyjąć. Jak przejrzycie sobie gry z tamtego okresu, to listy przybojów podbiały zwarte w designie produkcje. Max Payne 2, również Ubisoftowy Prince of Persia Piaski Czasu, Call of Duty czy Manhunt. Tutaj mieliśmy trochę niedużego, ale zawsze otwartego świata, trochę zręcznościówki, trochę platformera. Wspomniana Cybermycha raz mówiła o tej grze jak o przygodówce, a raz zręcznościówce i mimochodem gdzieś wspomniała, że robi tu się zdjęcia. Wcielamy się w Jade, która para się fotoreportażem i na co dzień mieszka w latarni morskiej wraz ze swoim wujkiem Page'em i mnóstwem dzieciaków, dla których stworzyli azyl, coś w rodzaju domu dziecka. W pewnym momencie atakują ich kosmici, dosłownie, i w fabularyzowanym wstępie walczymy z najeźdźcami. Niewiele później wplątujemy się w iście polityczną intrygę i
dołączamy do ruchu oporu sieci Iris, walcząc z alienopodobnymi kosmitami zwanymi tu DOMS oraz oddziałami Alpha, które mają chronić obywateli przed najeźdźcami, ale chyba to w sumie nie do końca im to wychodzi. Całe to uniwersum na potrzeby gry jest bezsprzecznie unikatowe i charakterne. Te wszystkie antropomorficzne zwierzęta, niesamowite okazy fauny i flory, czy futurystyczno-rustykalny klimat, to wszystko mocno zapada w pamięć. Całość w ogóle mogłaby stanowić podwaliny pod kolejne twory, co jak wiemy do teraz nie pykło, o czym więcej później. No dobra, ale jak się w to gra? Co to w ogóle jest? No właśnie trochę krąży wokół tematu, bo trudno to mądrze skubnąć. Generalnie płyniemy sobie poduszkowcem w kolejne z punktu widzenia fabuły ważne miejsce. Po drodze, jeśli chcemy, zahaczamy o szereg aktywności pobocznych. Hej, w końcu to otwarty świat. Dokujemy na miejscu, biegamy Jade po wielopoziomowych, całkiem mądrze zaprojektowanych miejscówkach, gdzie skradamy się, obijamy ringi niemilcom, uważamy na przeszkody, ogarniamy proste zagadki i robimy zdjęcia. Wracamy do poduszkowca, znowu poboczne zadania, potem znowu główny wątek. Dobra, czekajcie, bo jak tak teraz na to patrzę, to strasznie spłuciłem całą zabawę. Fakty są takie, że ciężko jest gameplay opisać krótko i zgrabnie patrząc przez pryzmat gracza z 2003 roku i to chyba największa ówczesna bolączka Beyond Good and Evil. I jak graczowi z 2024 roku powiedziałby się wprost, to przygodowa gra akcji, trochę Uncharted, a trochę Metroidvania, to wiedziałby czego się mniej więcej spodziewać. W 2003 roku to nie było tak proste. W końcu obok zlepienia kilku dobrze korespondujących ze sobą gatunków gier mamy ulepszanie pojazdów i naszych postaci, zaawansowane zarządzanie ekwipunkiem, w tym dzielenie się przedmiotami ze współtowarzyszami, oglądanie itemków z każdej strony celem znalezienia wskazówek, robienie zakupów w specjalnych budkach, dwa rodzaje walut, mnóstwo terminali z tajnymi kodami do znalezienia, czy zadania poboczne daleko wykraczające poza to, czego możemy się spodziewać po grze akcji. No, trudno to było sprzedać. Dosłownie sprzedać, bo marketingowcy Ubisoftu świetnie odnajdywali się w promowaniu nowego księcia Persji, a bardzo źle szło im z Beyond Good and Evil. Powodami były m.in. właśnie pomieszanie z poplątaniem tych wszystkich mechanizmów, trudnych do zakomunikowania krótkim, konkretnym przekazem. Do tego zaangażowanie graczy według Ubisoftu w potężne kasowe marki i towarzyszący im boom technologiczny oraz fakt, że no-name'owa baba z aparatem to nie jest chłop z karabinem ze znanej serii gier, albo w ogóle, że nie jest to znana seria gier, jaką był na przykład Rayman. Bo widzicie, czasem mnie boli, że to nie jest Rayman. A czasem czułem szczęście, bo znowu poczułem ten sam klimat, który pamiętałem grając z moim ulubionym bohaterem bez szyi i kolan te ponad 20 lat temu. Czuć tu sznyt Michela Ancela, czuć ogromne zaangażowanie projektantów w praktycznie każdy aspekt gry. Grafika nawet bez podciągniętych tekstur i cieni edycji na 20-lecie dalej się broni dzięki urokliwej stylistyce. Muzyka dalej jest doskonała, a utwór z baru Akuda nucimy pod nosem z żoną już któryś dzień z rzędu. No dobra, ale oprawa to jedno. Drugą, zresztą ważniejszą kwestią jest gameplay. Design lokacji jest świetny. Świetny, bo to skondensowane obszary, w których zawsze jest co robić, w których czasem trzeba się zatrzymać i trochę pomyśleć, znaleźć odpowiednią ścieżkę do wykonania zadania, która nie zawsze jest na wierzchu. Beyond Good and Evil nie podsuwa graczowi rozwiązań pod nos, ale nie jest też wyjątkowo upierdliwe. Brak mazania kolorową farbą po ścianach w celu oznaczenia ważnych dla gracza miejsc to w przypadku drobniejszych miejscówek tutaj zaleta, ale i tak często sam kąt kamery sugeruje nam, co powinniśmy zrobić w danym miejscu. Sztywna kamera w niektórych lokacjach to zresztą jeden z kilku nieco irytujących archaizmów game designu, na który tutaj natrafimy. Innym jest fakt, że co kilka pokojów dostajemy krótki ekran ładowania. Takie bieganie pomiędzy doczytującymi się lokacjami można zresztą wykorzystać na naszą korzyść, kiedy zostaniemy wykryci w etapach skradankowych. Szybki reset i przeciwnicy zapomnieli o naszym istnieniu. Ale poza tym najważniejszą zaletą Beyond Good and Evil jest to, w jaki sposób odkrywa przed nami nowe gameplayowe karty. W każdej z miejscówek jest szereg pobocznych zadań do wykonania, które sprytnie zazębiają się ze sobą w taki sposób, by nawet najmniej uważny gracz ich nie przegapił. Do tego mądrze motywują go do zejścia z głównej ścieżki. Takie robienie fotek to i tak masa frajdy, bo często stwory są sprytnie poukrywane, ale przecież dodatkowo pozwala nam zarabiać cenną walutę. No i jak skatalogujemy całą faunę, to otrzymamy oprócz zwyczajowego achievementu prezent. I tak jest tu z każdą aktywnością poboczną. Plus, uwierzcie mi, totalnie warto jest zebrać wszystkie perły. Lub ograć do końca w Cymbergaja jednego z NPC-ów. Takie rzeczy, takie bonusy dostalibyśmy teraz w DLC-kach. I tutaj warto to zaznaczyć. To nie jest długa gra. Maksowanie jej zajęło mi w sumie 10 godzin, a cały wątek główny można połknąć o wiele szybciej. Zmierzam do tego, że historia jest zwarta, świetnie wyreżyserowana, pędzi wartkim tempem i ewidentnie spisana jest tak, by była takim filmowym doświadczeniem właśnie. Co więcej,
pierwowzór z 2003 roku miał nawet poziome kinowe pasy u góry i dołu ekranu, by dodać całości takiej właśnie filmowości. I nie można tej grze tego odmówić. Masa świetnie animowanych, jak na tamte czasy oczywiście, przerywników filmowych, garść zwrotów akcji i postaci, które da się lubić. Bohaterowie przekomarzają się ze sobą, dogadują i komentują otaczającą rzeczywistość. Może nie na taką skalę, co we współczesnych grach i nawet nie w ten sam sposób. Sporo opcjonalnych dialogów jest niemych, mamy po prostu tekstowe dymki. Nie zmienia to faktu, że nikt tu nie jest dwuwymiarowy i nawet nasza główna bohaterka wydaje się bardzo tajemnicza. Kto zagrał i doszedł do końca, wie o czym mówię. Może trochę kuleje finał, ewidentnie ktoś tam się pospieszył i widać gołym okiem, że coś tu i ówdzie zostało przycięte albo opowiedziane za szybko. Edycja na 20-lecie nie jest też sprytnym skokiem na kasę, bo tak na początku o niej myślałem. Do gry dodano szereg bajerów, jest tryb speedrunowy, jeśli chcemy scalakować grę, musimy o niego zahaczyć, jest interaktywna galeria pozwalająca przyjrzeć się historii powstawania gry i nawet poznać niezawarte w niej etapy, ale to jest nic przy dodatkowej zawartości. I nie mam tutaj na myśli skinów do broni, pojazdów i postaci do zebrania po drodze, choć to też miła rzecz. Otóż zawarto tu rozbudowane zadanie poboczne, które fabularnie łączy jedynkę z powstającą dwójką. Ja trochę w szoku, bo nie dość, że cały wątek jest przeuroczy, to jeszcze zwyczajnie daje nadzieję, że dwójka dalej powstaje. Być może nawet intensywnie. I daje gwarancję, że to, co widzieliśmy już lata temu, dalej jest w mocy, a sympatyczny pan szympans z zakładki CD Action nie wystąpił w niej nadaremno. Wow, no nie mogę się doczekać. Zacząłem się tak zastanawiać. Trochę się nie dziwię, że druga odsłona Beyond Good and Evil powstaje w takich bólach. Raz, że z game designu wypadł sam Onsell, który po drodze zahaczył o oskarżenia o tworzenie toksycznego środowiska pracy, a dwa, dyrektor kreatywny dwójki, Emil Morel, w międzyczasie odszedł nagle z naszego świata w wieku 40 lat. No i pewnie dwójka chce o wiele wyżej podnieść game designową poprzeczkę przy jednoczesnym zachowaniu esencji świata przedstawionego, czyli sprytnie łączyć odważne, satysfakcjonujące dla gracza rozwiązania projektowe z potężnym klimatem i ciepłem tego całego uniwersum. To naprawdę trudna praca, na efekty której chętnie jeszcze mogę poczekać. Wiecie, po finale nie mogłem przestać myśleć o grze. Niesamowite jest to, jak poza paroma pierdołami w stylu niewygodnego sterowania i archaicznego czasem projektowania poziomów, kryje się wyjątkowa przygoda. Czasem wzruszająca, czasem mocno creepy, bo zahacza o jakieś motywy jakby żywcem wyjęte z dzieł Geigera czy Beksińskiego, a czasem zwyczajnie piękna. Spróbujcie się z Beyond Good and Evil, bo lepszej okazji jeszcze nie mieliście. W dniu nagrywania na Steamie możecie dorwać ją za nieco ponad 5 dyszek, a normalnie za 8-9 w zależności od platformy. Dobra, tyle ode mnie. Dajcie suba, nie wiem, tam followa czy coś. Dzięki. Trzymajcie się.